Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Jesteśmy na ulicy Marcinkowskiego 18. I tutaj zbudowano nowy budynek, jak widać, Miejskie Centrum Kultury się mieści. Tu jest no, nawet dojazd dla ciężarówek. A tutaj kiedyś, w tym miejscu stał budynek, którego nie ma, bo rozebrano go. Tu był budynek i tu się mieścił klub. No cicho, idź stąd, nie hałasuj. I tutaj rośnie choinka. I tu się mieścił, budynek, stał klub pracy Barka, to był klub pracy Barka, którego nie ma. Kiedyś był. I tutaj rozebrano go. No tam namalowali HG. Jak widać, napis jest taki, o. I tu Fundacja Sławpol, którą ja dowodzę. No tutaj w 2006, 2008 dalej. No tutaj myśmy prowadzili działalność, klub pracy Barka pomagała bezrobotnym i to o to chodziło, żeby ludziom pomagać. No niestety po wyremontowaniu i zainwestowaniu 10 tysięcy rozebrano ten budynek, bo ściany były po prostu nośne, popękane, a ADM nie robił przeglądów technicznych. Nie ma tego budynku. To był podjazd do wózków inwalidzkich zrobiony. Tak to kiedyś było. Na tym adresie. To taka brama, ja tu tędy rowerem zawsze jeździłem. O. Tu mnie kiedyś napadnięto, pobito. Na rowerze wracałem z zakupami do swojej firmy prywatnej, bo tu mi sprzedawałem lody, również miałem firmę prywatną wcześniej. A tu była dyskoteka, pamiętam. Ten budynek jest nowy. Tu była dyskoteka, a tu był Admirał. Kino Admirał było w tym budynku. No i teraz robili kulturę bydgoską, Centrum Kultury Bydgoskiej, prawda? Urząd Kontroli Skarbowej teraz tu jest. No. Nowy budynek, cementowany. I skarbówka tutaj sobie żyje. Tyle urzędników mają w Bydgoszczy Kontroli Skarbowej. Trzeba sprawdzić. Tutaj mamy Kino Orzeł. Aha, jest jednak Kino Orzeł teraz. No, bo to było Kino Orzeł. Jest jednak coś tutaj. Miejskie Centrum Kultury, Miejskie Centrum Kultury. Czyli tu jest kino. Kawiarnia Szpulka. Dzień dobry, smacznego. Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Co tu się dzieje? W tym Centrum Kultury jest jakaś kultura. Co się dzieje? Dzień dobry panu, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Co tutaj w tym kulturze, że się dzieje w Bydgoszczy? Co tu się dzieje w Bydgoszczy, no. Aktualnie w tym miejscu? No to się dzieje. No cóż, witam pana w naszej skromnej kawiarni. Oferujemy tutaj kawę, herbatę, różne. No to normalne, ale jakieś artystyczne imprezy mnie interesują. Się zdarzają? A tu widzi pan, ja polecam panu kawę. Ale teraz mamy na przykład festiwal Animocje. Gdzie to jest ten festiwal? To na sali właśnie trwa film. Aha, to jest jakieś filmy, bo są. Tak, to są filmy nieme, czy jakie? Nie, to są filmy animowane. Animowane, aha. I tutaj i to oglądają sobie ludzie, przychodzą i to kosztuje wstęp? Jak to wygląda? Na niektóre tak. I nie, nie tylko tutaj, jest jeszcze w kilku miejscach w mieście. Bo ta kultura jest w całym mieście, w Bydgoszczy, rozumiem, się odbywa. No raczej. Rozumiem. No dobra, dziękuję bardzo za ten wywiad. Idziemy dalej. Zapraszam na Pomorską Telewizję Narodową. A gdzie to będzie można? Pomorska prowadzić? Telewizja Narodowa, proszę wpisać w internet. Będzie taka playlista Bydgoszcz w ogóle. Bo ja byłem dzisiaj pani prezydent Bydgoszczy. Do widzenia. Animacje, rzeczywiście, animacje nie tylko dla dorosłych. Dojrzymy tutaj, co się dzieje. To jest sala. Jeszcze. It's called Le Ragazze Velino Melio. Do you want to hear it? Please. Ritorno tardi la mattina, mia madre dice quando imparerai mai. Oh madre mia, non si fortunate, Le Ragazze Velino Melio. Le Ragazze Velino Melio. Very pretty. Oh my god, it is. I want to tell you. No właśnie, bo to jest po włosku. Więc jest jakiś włoski.
włoski film na sali. Jak widzieliśmy po włosku, chciałem tu się nauczyć. Tutaj mamy jakieś diabełki, animocje. Dzień dobry, panie, Pomorska Telewizja Narodowa. Tutaj są jakieś te czarownice, to są czy co? Siedzące na ławce dwie, tu następne dwie. No widać, słońce na mnie nie patrzy. No pewnie, bo takie białe jakieś. To różne takie figurki artystycznie wykonane. Tutaj bardziej podwodne, już takie różne takie. O, widać tutaj takie różne potworki. No, a tutaj mamy różne królowa jest, o, też jest królowa. W Bydgoszczy mamy królową, Jadwigę. Zresztą most był jej, przechodziliśmy po nim. A tutaj no, stolnica i normalne damskie wyroby. Z kieliszka się robi pierogi. Pierogi widać tak, jadłem dzisiaj właśnie. I tutaj mamy te dziewczyny. Przy oknie sobie siedzą, stoją. Walizka jest, jakby ktoś chciał wyjechać, to sobie może zapakować. I tutaj taka diabelska szafka. Nie, no same diabły. Tak to wygląda. Takie to różne są artystyczne te wykonania. A tu mamy z kolei anioły chyba, to są raczej. Znaczy ten anioł, anielica, no. Tu też jakaś taka, tu czarna anielica. No to i diabły, i anioły muszą być, no wiadomo. A tu siedzą chłopaki. Aha, to są ci, co tam sobie na tych lajkonikach latają. I tutaj jest pokój normalnie urządzony, z piecem. No i babcia tam siedzi, robi na drutach czy coś. No, stolik jest ładny. Tak kiedyś to wyglądało, w Bydgoszczy pewnie. Tak było. Idziemy dalej. Animocje. Idziemy dalej. No więc to tak wygląda. I znowu urząd skarbowy, jak zwykle. No. Więc tak, no, tyle mam mogę pokazać tej Bydgoszczy. Sławomir Dziembiński, Pomorska Telewizja Narodowa. I kulturę też żeśmy zobaczyli, bydgoską.